znajdujemy się w starej kamienicy, która kiedyś była klubem, klubokawiarnią. Dziś jest opustoszała i znajdują się tutaj x pracowni muzycznych, artystycznych. A te prace, które tutaj widać, to wszystko to są prace Piotra Janowczyka, naszego prowadzącego na uczelni WIT. Ja jestem studentem ostatniego roku grafiki użytkowej. A ja jestem studentką WIT-u na ostatnim roku licencjata. Jeszcze semestr przede mną. Techniki użytkowe, czyli idę w 3D. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ale jak widać zamiast 3D robię tutaj 2D, ale też jest fajnie. Po prostu. No to było w ogóle bardzo fajne, że Piotr Janowczyk nas tutaj zaprosił, ponieważ mamy możliwość dotknąć tego. Tak rzeczywiście plastycznie, namacalnie, nie tylko myśleć o tym, że o, jak fajnie by było, żeby coś zrobić, albo o, zrobiłbym jakiś projekt, albo coś innego, a tu rzeczywiście się coś dzieje. I jesteśmy pod okiem jakby już profesjonalista, albo przynajmniej osoby, która wie, co robi i wie, jak ewentualnie nas pokierować. My jako studenci jesteśmy tutaj jako pomoc z własnej bardziej inicjatywy, tak ochotniczo. Po prostu chcieliśmy się wyrwać z domów i zrobić coś fajnego razem z naszym profesorem, który nas tutaj zaprosił. Dobra, 9 bałek jest tylko. Lecimy drugi bałek. Macie go? Jest to drugiego bałka? Po tych spotkaniach, co mieliśmy, myślę, że byłabym w stanie zrobić coś podobnego. Może nie na takim poziomie, ale coś podobnego. Na pewno zobaczyłam wiele sposobów, jakich wcześniej nie pomyślałabym, że można robić, a tutaj się dowiedziałam, że jednak można. Że nawet jeżeli jak się popełni jakiś błąd, większy czy mniejszy, to dalej da się z tym pracować i można to jakoś pozmieniać. To jest super zabawa, no, można się w tym pobawić, dotknąć to, zobaczyć, jak to się w ogóle tworzy, dzieje. I to jest też super sprawa, jak na początku są tylko zarysy, a potem wychodzi cały kształt i wychodzi to super. I można się tym też tak cieszyć. W ogóle nasza uczelnia daje tą taką możliwość, że wszyscy nasi wykładowcy są aktywni cały czas w swoim zawodzie, co jest w ogóle według mnie super, bo jakby są w stanie nam przekazać jakby z prawdziwego świata te wszystkie swoje doświadczenia wciąż cały czas aktualne. Są to ludzie cały czas aktywni. To jest, myślę, że bardzo ważne. I większość tych osób ma taką zdolność przekazywania tej wiedzy. No, Piotr myślę, że dobrze się bardzo w tym odnajduje i jest bardzo kontaktowy i jest też poza uczelnią. Nie? Dzięki temu tu jesteśmy wszyscy razem. Nie ma czegoś takiego, że się stresuje, że czuć taki chłodny autorytet, że to jest osoba, do której lepiej nie podchodzić, bo czuć, że można się, nie wiem, wygłupić, zbłaźnić. A tutaj w taki fajny, przyjemny sposób to się odgrywa. Rzeczywiście jest taki szacunek, że to jest starsza osoba, że to jest ktoś, kto się zna na tej branży, wie, co robi i to się czuje, ale rozmawia się bardzo swobodnie, bardzo na luzie. Transportowo. W jakiejś kolejności takiej regionu było wyłożone i mieszane, żeby jak było. Fajne jest to na tym poziomie, na którym ja jestem i też ogólnie, że profesorowie nie mówili: twoja praca jest beznadziejna i tyle. Tylko to była rzeczywiście konstruktywna krytyka, ewentualnie uwagi, ewentualnie po prostu naprowadzenie, bo każdy i tak na samym początku szuka siebie i szuka tego, w czym się trzyma dobrze, w czym mu wychodzi, że czuje, że to jest to. I moim zdaniem ta uczelnia, przynajmniej profesorowie, którzy tam wykładają, pomagają.
to znaleźć właśnie. Czego to będę opłacała taka inna mokra struktura? Można jeszcze posiłek. Potrafi być po jakimś czasie, potrafi wychodzić jakby duch nauka do ręka, nie? Myślałem, że przychodzę na tę uczelnię nauczyć się głównie przenosić swoje prace do jakby na wersje cyfrowe, a nauczyłem się dużo więcej. Nauczyłem się i dobrego gustu, nauczyłem się takiego wyczucia, no, takiego no, po prostu dobrego smaku, jeśli chodzi o tworzenie prac ilustratorskich, bo ja się głównie pracami ilustratorskimi zajmuję. No i gdzieś tam, dzięki chyba głównie Piotrowi, no, zacząłem odnajdywać swój styl, co mi chyba najciężej na pewno szło. Jeśli uda nam się spotkać mistrza w życiu, to jest dar. To jest coś wyjątkowego. To się też nieczęsto zdarza, bo możemy spotkać ludzi, których szanujemy, możemy spotkać ludzi, którzy są dla nas wyjątkowi, których śladami chcemy podążać, ale spotkać kogoś, kto otwiera nam oczy, w jakiś sposób poszerza horyzonty, oczyszcza drogę, to jest duży dar. To jest... Powinien się cieszyć każdy, kogo to spotka, bo to bardzo skraca własną drogę. Do pewnych rzeczy można dochodzić przez całe życie. 20-30 lat poszukiwań samodzielnych sprawia, że w pewnym momencie już wiemy, ale czasem już jest za późno, żeby sięgnąć w ten rejon. I wtedy mamy takie poczucie, że coś nas ominęło. Więc jeśli uda się spotkać na początku tej drogi, drogi twórczej, o tym myślę, kogoś, kto jest w stanie nas poprowadzić, to trzeba z tego korzystać, bo można przeskoczyć o kilka poziomów, można zbliżyć się do rzeczy, które dla innych są niedostępne. A poza tym to jest wielka frajda, być blisko kogoś, kto daje nam coś bezinteresownie, albo z kolei staje się bardzo surowym i wymagającym, można powiedzieć, nauczycielem.